Podrozdział 2.4. Przegląd historyczny dorobku rachunkowości w Polsce. Badając karty historii w pierwszych wiekach istnienia państwa polskiego, to jest od X do XIII wieku, nie napotykamy materialnych śladów prowadzenia rachunkowości. Poziom polityczno-gospodarczy ówczesnej Polski może tłumaczyć brak form rachunku, które moglibyśmy uznać za początki rachunkowości. Umiejętności praktyczne w tym zakresie ewoluowały wraz z rozwojem stosunków społeczno-gospodarczych na ziemiach polskich. Należy przyjąć, że historia rachunkowości w Polsce liczy sobie już 6 wieków. Na podstawie zbadanych dokumentów archiwalnych i literatury można dokonać próby chronologicznego opisu jej rozwoju. Proces rozwojowy rachunkowości w dawnych wiekach przebiegał zasadniczo w trzech płaszczyznach: rachunkowości kupieckiej, rachunkowości rolnej i rachunkowości państwowej, kameralnej. Jego tempo było zbieżne z okresami występującymi w historii gospodarczej, społecznej i kulturowej Polski, a mianowicie z okresem późno-średniowiecznego feudalizmu i kształtowania się gospodarki towarowo-pieniężnej, wieki XIV i XV. Z okresem renesansu i rozkwitu gospodarki folwarcznej, wieki XVI i XVII. Z okresem oświecenia i stopniowego rozpadu gospodarki folwarcznej, wiek XVIII. Na przełomie XIV i XV wieku polskie miasta przeżywały dobrą koniunkturę na skutek rozwoju handlu i rzemiosła, a także dzięki korzystnemu położeniu przy głównych szlakach handlowych. Stąd pierwsze księgi rachunkowe dotyczyły handlu, żub solnych w Bochni i Wieliczce, gospodarki miejskiej oraz skarbu królewskiego. Najstarszymi materialnymi świadectwami pierwszych form rachunkowości na ziemiach polskich są dokumenty i księgi państwowe, miejskie oraz kupieckie, pochodzące z XIV wieku. Jednym z przykładów są rejestry skarbowe nadwornego podskarbiego królewskiego, obejmujące wydatki na utrzymanie króla i jego dworu. Jak wiemy, księgi te dotyczą dworu wówczas panujących królowej Jadwigi oraz Władysława Jagiełły z siedzibą na Wawelu. Uzupełnieniem świadectw rachunkowych z tego okresu są rachunki miasta Krakowa z lat 1300-1400, sporządzone w języku łacińskim, ówczesnym języku urzędowym. Innym zabytkiem początków polskiej rachunkowości państwowej, zawierającym elementy prawne i handlowe, jest statut Kazimierza Wielkiego, wydany w 1368 roku i potwierdzony później przez Kazimierza Jagiellończyka w roku 1451. Najdawniejsze zachowane do naszych czasów księgi rachunkowe z lat 1394-1412 dotyczą żub solnych w Bochni. Są to rejestry soli wydawanej kwartalnie do grodów królewskich oraz rejestry wypłat pieniężnych i produktów wydawanych cyklicznie instytucjom, osobom uprzywilejowanym oraz rachunki prowadzone przez szafarza solnego. Rejestry te prowadzono osobno według ustalonego schematu. Rozwój gospodarki w Polsce, a co za tym idzie rachunkowości, należy łączyć ze wzrostem towarowej produkcji rolnej, rzemieślniczej oraz rozwojem handlu w miastach położonych przy ważnych szlakach handlowo-komunikacyjnych. Gdańsk, Kraków, Toruń już na przełomie XIII i XIV wieku stały się ważnymi ośrodkami handlu krajowego i zagranicznego oraz centrami produkcji. Od XIV wieku prowadzono na ziemiach polskich księgi handlowe.
Do najdawniejszych z nich należą księgi rachunkowe Zakonu Krzyżackiego z lat 1399-1418, które zachowały się aż do II wojny światowej. Księgi te, prowadzone w języku niemieckim i łacińskim, dotyczyły przede wszystkim handlu, który krzyżacy w ciągu XIV i XV wieku rozwinęli na wielką skalę. Do zbadanych i opisanych ksiąg krzyżackich należą księgi Wielkiego Szafarstwa w Malborku. Nieco późniejszą od rachunkowych ksiąg krzyżackich jest księga kupiecka Jana Pisa z Gdańska z lat 1421-1454, przechowywana dzisiaj w Archiwum Gdańskim. Z drugiej połowy XV wieku, gdy skarb publiczny i nadworny stanowiły administracyjną jedność, zachowały się krakowskie rachunki wielkorządowe z lat 1461, 1462 i 1471, sporządzone w języku łacińskim. Treść tych rachunków jest znana dzięki ich odczytaniu i opublikowaniu przez Krzyżanowskiego, S. Krzyżanowskiego. Jak pisze F. Czekowski, rachunkowość tego okresu świadczy o zamiłowaniu narodu polskiego do porządku w sprawach finansowych. Objawia się to w różnych memoriałach i planach finansowych, które można uważać za pierwsze formy preliminarzy budżetowych. W. Małcużyński wspomina o dwóch takich memoriałach nieznanych autorów, pochodzących z roku 1477. W pierwszym z nich autor zaleca reformę wydatków i wskazuje potrzebę stworzenia osobnego skarbu państwowego. Drugi ma wyraźne cechy preliminarza budżetowego. Kolejnym ze znanych zabytków rachunkowości polskiej końca XV wieku są rejestry króla Kazimierza Jagiellończyka, tak zwane Libri Quitantiarum, księgi pieniężne, z lat od 1484 do 1487. Obejmują one kolejno zaszłości gospodarcze nadwornego skarbu króla i są rodzajem podręcznego dziennika, do którego wpisywano wszelkie dyspozycje wypłat, tak w gotówce, jak i w naturze. Poza wymienionymi księgami pieniężnymi prowadzono wykazy dóbr królewskich, czyli inwentarz nieruchomości, oraz wykazy ogólne dochodów i wydatków skarbu królewskiego, które miały charakter zamknięć rachunkowych. Te wykazy obejmowały pozostałości z roku poprzedniego, pobrane dochody i uskutecznione wydatki, a na końcu sumaryczne zestawienie wykazujące nadwyżkę lub deficyt. Listę zachowanych i zbadanych ksiąg rachunkowych w Polsce XV wieku zamykają rachunki i dokumenty księgowe Żup w Wieliczce z 1497 roku i późniejsze. Omawiając rachunkowość w dawnej Polsce, nie można pominąć ważnego jej działu, to jest rachunkowości rolnej. Jej powstanie i rozwój na ziemiach polskich były związane ze strukturą gospodarki naszego państwa, która od najdawniejszych czasów, aż po wiek XIX, miała charakter rolniczy. Początki rachunkowości rolnej, czy rolniczej, w Polsce datują się na wiek XV. Dotyczyła ona powstałych już w XI i XII wieku wielkich majątków ziemskich nadawanych początkowo możnowładcom oraz duchowieństwu. Pierwszymi dokumentami rachunkowości rolnej są inwentarze dworskie, dóbr królewskich i kościelnych, które zaczęto sporządzać w Polsce w XIV wieku. W dobrach prywatnych spisy inwentarzy wprowadzono nieco później, pod koniec XV i w początku XVI wieku. Inwentarze były formą najpierw sporadycznej, a później bieżącej rejestracji gospodarczej sporządzanej na dworach panów feudalnych. Obejmowały one spisy ziem majątku, osiadłą na nich ludność, inwentarz żywy i martwy oraz świadczenia obowiązujące chłopów na rzecz dworu, właściciela majątku.
Poza funkcją kontroli zmian majątku, inwentarze pełniły także rolę aktów własności przy dokonywaniu rodzinnych rozdziałów majątku. Inwentarze w historii rachunkowości rolnej zaliczane są do tak zwanej rejestracji pierwszego stopnia, nazywanej niekiedy rejestracją wstępną, stosowaną w rolnictwie od XV aż do XVIII wieku, obok innych, bardziej rozwiniętych sposobów ewidencji. Wielu autorów podaje wiek XV jako okres powstania rachunkowości w Polsce. Jednak w świetle istnienia dokumentów i ksiąg z wcześniejszego okresu wydaje się, iż początki rachunkowości na ziemiach polskich można przesunąć o jedno stulecie, to jest na wiek XIV. Od tego czasu zarówno przedsiębiorstwa kupieckie, jak i jednostki władzy państwowej i władz miejskich oraz majątki ziemskie sporządzały inwentarze, czyli spisy majątkowe, oraz prowadziły mniej lub bardziej regularnie księgi rachunkowe. Notowano w nich operacje gospodarcze oraz przychody i rozchody gotówkowe. Oczywiście wymienione dokumenty wykazują wszelkie cechy stosowania księgowości pojedynczej, często w wersji niepełnej. Na tym etapie rozwoju rachunkowości, to jest początków księgowości pojedynczej, w Polsce zapewne nie były znane bilanse. W Polsce zapewne nie były znane bilanse. Świadczyć o tym może brak jakichkolwiek materialnie zachowanych bilansów z XIV-XV wieku lub choćby wzmianek ich dotyczących. Ważnym faktem jest to, iż od XIV wieku dbano w Polsce o wykształcenie w zakresie ogólnych reguł handlu oraz prowadzenia ksiąg z nim związanych. W średniowieczu tak zwane szkoły miejskie prowadziły specjalne kursy sztuki i wiedzy handlowej oraz zasad księgowości. Nauczycieli sztuki rachowania i księgowania nazywano po włosku abacisti, od łacińskiego słowa abacus, oznaczającego przyrząd do rachowania. Chociaż w odniesieniu do tego okresu nie można jeszcze mówić o wykształceniu się zwartego systemu księgowości, to księgi handlowe, rejestry skarbowe i księgi oraz rachunki miejskie, obejmujące przychody pieniężne i wydatki z różnych tytułów, w rolnictwie ewidencja w postaci karbów, kwitów, prostych rejestrów i inwentarzy są świadectwem początków rachunkowości na ziemiach polskich. Okres renesansu, XVI i pierwsza połowa XVII wieku, charakteryzował rozwój stosunków folwarczno-pańszczyźnianych na wsi oraz rozkwit życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego w większych miastach – Krakowie, Gdańsku, Toruniu. Ożywienie gospodarcze było widoczne przede wszystkim w rzemiośle i handlu, które z kolei wpływały na dynamiczny rozwój miast, tam bowiem koncentrowała się działalność wytwórcza i handlowa. W XVI wieku na terenie Polski dobry poziom reprezentowała rachunkowość państwowa i miejska, zajmująca się ewidencją dochodów oraz wydatków Skarbu Królewskiego i Skarbu Publicznego. Właśnie w XVI wieku nastąpiło oddzielenie tych skarbów, a zatem prowadzonych dla nich ksiąg rachunkowych. Istnieje wiele zabytków rachunkowości państwowej z tej epoki w postaci różnorodnych rejestrów Skarbu Państwa, rachunków koronnych, króla i kasowych budżetu. Najbardziej dynamiczny rozwój rachunkowości dokonał się w handlu, w której to dziedzinie konieczna była umiejętność rachowania, a przede wszystkim ewidencji wszystkich operacji kupna i sprzedaży, gotówkowych, kredytowych oraz rozliczeń w różnych walutach. Znajomość towarów i zwyczajów handlowych oraz prowadzenie różnorodnych operacji i ujmowanie ich w księgach należało do podstawowych umiejętności ówczesnych kupców i bankierów. Wiedzę handlową i księgową zdobywano wówczas przede wszystkim w drodze praktyki, odbywając aplikaturę w kantorach kupieckich. Najwyższy poziom księgowości w Polsce XVI i XVII wieku osiągnął Gdańsk, główny port handlowy Polski i miasto rozwiniętej przedsiębiorczości kupieckiej. Rozwój rachunkowości w tym mieście wiązał się zatem z ekonomiczną rolą Gdańska.
Kupcy gdańscy dzięki swym kontaktom handlowym mogli zapoznać się z procedurami handlu wielkich ośrodków europejskich, takich jak Wenecja, Norymberga czy Antwerpia. Sprawność kupców gdańskich w transakcjach handlowych i prowadzeniu ksiąg rachunkowych wynikała także z imponującej wiedzy o finansach, o sposobach rozliczeń, formach kredytu, technik handlu i tym podobne. Świadczą o tym zachowane księgi kupieckie oraz podręczniki gdańskie, przodujące w ówczesnej praktyce gospodarczej, pioniersko propagujące zasady systemu księgowości podwójnej, które przeniknęły z Włoch po wydrukowaniu dzieła Luki Pacioliego. Z zachowanej do naszych czasów literatury fachowej, powstałej na ziemiach polskich, najbardziej znane i wyróżniające się są gdańskie podręczniki księgowości z XVI, XVII i XVIII wieku. Podręczniki te stanowią perłę archiwaliów polskiej rachunkowości i jako takie często są omawiane przez badaczy. Najstarszym z owych podręczników jest pochodzący z 1538 roku podręcznik gdańskiego rachmistrza Erharta von Ellenbogena. Erharta von Ellenbogena. Buchhalten auf preußische Münze und Gewichte. Księgowość w oparciu o pruskie monety i wagi. Widzimy w nim wyraźną inspirację księgowością podwójną kupców weneckich. Erhard von Ellenbogen, 2 lata później, to jest w 1540 roku, napisał kolejny podręcznik zatytułowany Für Jungfrauen und der Frauen ein kurz lustig Rechenbuchlein, Gesetz. Für Jungfrauen und der Frauen ein kurz lustig Rechenbuchlein, Gesetz. Jest to podręcznik arytmetyki handlowej przeznaczony dla kobiet, który prezentuje uproszczone zasady księgowości dla gospodarstw domowych lub małego przedsiębiorstwa handlowego. Obydwie opisane pozycje Erharta von Ellenbogena uzupełniają się w jedną całość. W 1570 roku wydano w Gdańsku podręcznik księgowości Sebastiana Gamersfeldera von Passaw, mieszczanina i nauczyciela gdańskiego. Buchhalten durch zwei Bücher nach italienischer Art und Weise. Księgowość prowadzona za pomocą dwóch ksiąg metodą włoską. Podręcznik ten uznano za najlepsze opracowanie z zakresu rachunkowości kupieckiej, jakie powstało na obszarze państwa polskiego aż do XVIII wieku. Treść podręcznika Gamersfeldera świadczy, że znał on podstawowe dzieło Pacioliego. Przedstawia on pełny, rozwinięty system księgowości podwójnej, prowadzonej metodą włoską, wzorowany na Paciolim. Sposób prezentacji jest bardzo systematyczny, przejrzysty i przystępny. Książka Sebastiana Gamersfeldera jest nie tylko cennym zabytkiem archiwalnym, ale daje też ciekawy obraz stosunków gospodarczych Gdańska w XVI wieku, stanowiąc przegląd ówczesnych operacji handlowych kupców gdańskich oraz sposobów ich księgowania. Znaczącym dziełem jest też książka Wolfganga Sartoriusa de Sada, notariusza i rachmistrza z Gdańska, zatytułowana Buchhalten mit zwei Büchern nach preußischer Münze, Maß und Gewichte. Księgowość prowadzona przy pomocy dwóch ksiąg w oparciu o pruskie monety, miary i wagi z 1592 roku. W, czyli Wolfgang Sartorius, będąc nauczycielem, książkę swą poświęca młodzieży i innym, którzy mieliby chęć nauczenia się księgowości. Podręcznik ten wzorowany jest na opisanym podręczniku Sebastiana Gamersfeldera i w równie przystępny sposób przedstawia zasady księgowości podwójnej prowadzonej metodą włoską. Podręcznik Wolfganga Sartoriusa ma także dużą wartość dydaktyczną ze względu na jasność i dobry układ zaprezentowanych rozwiązań księgowych.
Razem z nim jest oprawiony, pochodzący także z 1592 roku, drugi podręcznik Sartoriusza z zakresu arytmetyki handlowej. Ein neu kunstlich Rechenbüchlein auf der Linie und Feder mit viel nützlichen Regeln und Exempeln auf allerlei Kaufmannschaft. Nowa kunsztowna książeczka rachunkowa na liniach i cyfrach z wieloma pożytecznymi regułami i przykładami dla różnego kupiectwa. Książeczka ta była podręczną pomocą dla kupców prowadzących działalność handlową w różnych krajach bądź miastach, gdzie spotykali się z licznymi jednostkami miary, różnymi monetami i terminami kupieckimi. Wśród podręczników, które wniosły istotny wkład w rozwój rachunkowości w Polsce, znajduje się ponadto dzieło Ambrożego Lerisa, także wydane w Gdańsku w 1606 roku. Tytuł jego brzmi Eine schöne Forma des Buchhaltens nach rechter italienischer Art und Weise, künstlich zusammen verfasset und gestellt auf den preußischen Handel. Piękna forma księgowości według metody włoskiej, kunsztownie razem zebrana i zestawiona na wzorach handlu pruskiego przez Ambrożego Lerisa Genueńczyka. Podręcznik składa się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej. Część pierwsza zawiera teoretyczny wykład księgowości podwójnej na traktacie o rachunkowości Pacioli. Oparta. Część pierwsza zawiera teoretyczny wykład księgowości podwójnej opartej na traktacie o rachunkowości Pacioli. Pacioliego. Chyba. Część druga, praktyczna, zawiera omówienie umiejętnie dobranych operacji handlowych, w tym komisowych, dokonywanych na własny rachunek. Uzupełnieniem, czy raczej dalszym ciągiem, jest druga książka A. Lerisa z 1610 roku. Das andere Teil vom Buchhalten nach rechter italienischer Art und Weise. Druga część księgowości według poprawnej metody włoskiej. Zachowany egzemplarz oprawiono razem z pracą z 1606 roku. Podręczniki A. Lerisa są napisane mniej przejrzyście od prac jego poprzedników Gammelsfeldera i Sartoriusza. Dotyczy to zwłaszcza wyjaśnienia sposobu zamykania kont. Jednakowoż opracowanie Lerisa także posiada dużą wartość poznawczą i dydaktyczną. W zbiorach gdańskich znajduje się ponadto cenne dzieło Pawła Hermlinga, kupca i księgowego z Gdańska, który wydał w 1685 roku książkę o objętości 128 stron pod tytułem Vollkommenes Buchhalten, das ist deutliche und eigentliche Anweis und Unterrichtung der hochlöblichen Wissenschaft des kaufmännischen Buchhaltens. Doskonała księgowość to jest zbiór zrozumiałych i właściwych wskazówek i nauk z zakresu chlubnej nauki księgowości kupieckiej. Jest to zwięzły, przejrzyście napisany podręcznik księgowości podwójnej o dużych walorach kompozycyjnych i dydaktycznych. W podręczniku Hermlinga jest już widoczny postęp techniczny w prowadzeniu kont. Kolejną wartą uwagi pozycją jest podręcznik Jana Gottfrieda Marcena. Gründlicher Unterricht und Generalerklärung des sogenannten italienischen kaufmännischen Buchhaltens in 260 nützlichen Fragen und Antworten bestehend mit Fleiß verfertiget von Johann Gottfried Marzen. Buchhalten und Arithmetico in Danzig. Ein
1713. Dokładna nauka i podstawowe wyjaśnienie tzw. włoskiej księgowości kupieckiej ujęte w 260 pytań i odpowiedzi przygotowanych z pilnością przez Jana Gottfrieda Marcena, buchhaltera i matematyka w Gdańsku 1713 roku. Książka ta jest próbą przybliżenia zasad i problemów księgowości metodą pytań i odpowiedzi. Nie zawiera żadnych przykładów zapisów księgowych, stąd jej wartość dydaktyczna jest niewielka. Dla porządku należy wspomnieć o jeszcze jednym opracowaniu Marcena, które zostało oprawione łącznie z pierwszą pozycją tegoż autora, a mianowicie o książce Neue Anleitung zum Briefstellen. Nowe wprowadzenie do pisania listów. Choć nie służy ona nauce księgowości, lecz korespondencji kupieckiej. Należy podkreślić, że wśród innych cennych dokumentów archiwalnych, np. starych ksiąg handlowych z różnych miast Polski, podręczniki z Gdańska stanowią jeden z największych oryginalnych zbiorów nie tylko w Polsce, ale także w Europie Północnej. Dlatego zasługują na szczególną uwagę nie tylko historyków, ale również ludzi zajmujących się rachunkowością, jej korzeniami i rozwojem. Doświadczenia ówczesnych kupców gdańskich, jak również ich dorobek teoretyczny zawarty w owych podręcznikach wykorzystywane były przez kupców i bankierów nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach w Europie. Rachunkowość rozwijała się zarówno w praktyce kupieckiej, jak i w nauczaniu. Od XVI wieku obok znakomicie rozwiniętej rachunkowości kupieckiej niezależnie rozwijała się rachunkowość rolna, w której stosowano odmienne formy rejestracji gospodarczej. Poza znanymi już inwentarzami, rachunkowość rolna obejmowała prowadzenie rachunkowych ksiąg pieniężnych oraz rejestrów przychodów i rozchodów określonego rodzaju środków majątkowych. Także operacje eksportowo-importowe były rejestrowane, dzięki czemu możliwa była dokładna kontrola zarówno obrotów pieniężnych, jak też produktów będących w obrocie. Powstanie i rozwój gospodarki folwarcznej wymagały wypracowania form organizacji i kontroli pozwalających na skuteczne zarządzanie majątkami ziemskimi. W praktyce poszczególnych polskich folwarków stosowano bardzo różny zakres ewidencji rachunkowej. Także układ i forma rejestrów, jak i sposób ich prowadzenia były dość różnorodne. Historycznymi dowodami rejestracji folwarcznej XVI wieku są księgi rachunkowe z Pabianic, lata od 1551 do 1573, księgi rachunkowe i rejestry z dóbr Jana Zamoyskiego, lata od 1579 do 1582, księgi rachunkowe folwarków i wsi z okolic Poznania, lata 1582 do 1664 do 1644 oraz księga gospodarcza Lwa Sapiehy, lata od 1588 do 1607. Rachunkowość rolna omawianego okresu polegała na prowadzeniu na bieżąco systematycznych rejestrów gospodarczych. Najwcześniejsze rejestry dotyczyły obrotu pieniężnego i z czasem uległy znacznej rozbudowie. Rejestry były rozwiniętą formą chronologicznego zapisu księgowego, często uwzględniającą dodatkową klasyfikację rejestrowych zdarzeń i procesów gospodarczych w ujęciu systematycznym. Rozpowszechnienie rejestrów dało początek rozwojowi pojedynczej księgowości rolnej w dawnej Polsce, mającej swój pierwowzór w pojedynczej księgowości zajmującej się dochodami i wydatkami państwa. Jeśli chodzi o literaturę fachową z zakresu rachunkowości z XVI wieku, to znamy jedynie dwie znaczące pozycje. Są to książki napisane przez ziemian w języku polskim, w odróżnieniu od najstarszych podręczników rachunkowości kupieckiej, pisanych przez kupców mieszczan w języku niemieckim. Pierwszą z nich jest rękopis nieznanego autora z 1546 roku, oryginalnie zatytułowany Registr i sprawa gospodarstwa litewskiego wszech dworów księdza arcdiakona Wileńskiego, jako się urzędnici w gospodarstwie swem sprawować będą mieli Anno Domini 1546 Quinta Mensis Decembris.
Drugą pozycję stanowi obszerne dzieło Gostomskiego pod tytułem Gospodarstwo, opublikowane w roku śmierci autora 1588. Znakomicie ukazujące obraz XVI-wiecznej gospodarki rolnej i związanej z nią rachunkowości rolnej. Praca ta była podręcznikiem rolnictwa, zarządzania dobrami i prowadzenia rachunkowości rolnej, postrzeganych praktycznie z pozycji właściciela i administratora wielkiego majątku. Według A. Gostomskiego jedną z najważniejszych czynności urzędnika, czyli rządcy folwarku, było prowadzenie dworskiej kancelarii, ksiąg rachunkowych, inwentarzowych, rejestrów, kwitów itp. Celem swoistego wykładu zasad rachunkowości była pomoc w kontrolowaniu całego majątku i działalności administratorów. Księgowość według Gostomskiego operowała kategoriami dochodu i rozchodu, lecz nie istniały w niej kategorie zysku i straty. W Polsce w drugiej połowie wieku XVII i na początku wieku XVIII odnotowuje się regres gospodarczy, zubożenie społeczeństwa i zastój w piśmiennictwie fachowym. W drugiej połowie XVII wieku stagnacja gospodarcza objęła niemal całą Europę, a w Polsce przeszła w otwarty kryzys. Wraz z politycznym i gospodarczym upadkiem Rzeczypospolitej następował regres w handlu i pogorszenie sytuacji głównych miast handlowych, nawet Gdańska. Z natury rzeczy zmalało także zainteresowanie rachunkowością i technikami handlu. Z zakresu rachunkowości kupieckiej w XVII wieku ukazała się tylko jedna publikacja P. Hermlinga z 1685 roku, następna zaś J. G. Marcena dopiero w 1713 roku. W gospodarstwach rolnych rachunkowość była prowadzona nadal za pomocą rozbudowanych rejestrów folwarcznych, spełniających przede wszystkim funkcje kontrolne, w mniejszym stopniu analityczne. Chociaż księgowość rolna XVII wieku na ogół ma charakter księgowości pojedynczej, istnieją symptomy znajomości i stosowania kont o układzie dwustronnym. Dowodem jest praca Jakuba Kazimierza Haura Ekonomika ziemiańska generalna z 1675 roku. Dzieło to jest po pracy Gostomskiego drugim ważnym polskim podręcznikiem prowadzenia gospodarstwa rolnego i ma wielkie znaczenie dla rozwoju rachunkowości rolnej w Polsce. Z punktu widzenia rachunkowości godne uwagi są modeliusze, rodzaj systematycznego wykładu rachunkowości rolnej opracowany przez Haura. Bez wątpienia są one dowodem wpływu księgowości podwójnej kupieckiej na księgowość dóbr ziemskich. O rachunkowości państwowej przełomu XVII i XVIII wieku brak jest bliższych danych, prawdopodobnie z powodu zaginięcia większości ksiąg państwowych i miejskich w zawieruchach wojennych tego okresu, bądź też z braku publikacji na ten temat. Rozwój rachunkowości państwowej i kupieckiej XVIII wieku wiąże się z reformami gospodarczymi. Najważniejszą z reform tego okresu w Polsce była przeprowadzona przez Sejm Konwokacyjny w 1764 roku reforma monetarna. W ślad za nią uruchomiono w 1766 roku w Warszawie mennicę państwową, co przyczyniło się do stabilizacji waluty. Ustalono także urzędowe miary i wagi. Ustawa Wekslowa z 1774 roku ułatwiała i zabezpieczała transakcje kredytowe. Powstało wówczas wiele banków. Reformatorskie prądy drugiej połowy XVIII wieku, obok konkretnych inicjatyw gospodarczych, znalazły swój wyraz w obfitości literatury ekonomicznej i w mniejszym stopniu rolniczej. W polskim rolnictwie nastąpiła epoka gospodarki latyfundialnej. W latyfundiach typu przemysłowego występuje coraz silniejsza potrzeba obliczania wyników gospodarowania, a więc prowadzenia rachunków opłacalności produkcji. Te z kolei wymagają zapisów analitycznych, aby zgromadzić niezbędne dane księgowe do zestawień zbiorczych i podsumowań rocznych. W licznych folwarkach opartych na pracy najemnej charakterystyczne było wykorzystywanie w księgowości rejestrów tabelarycznych w układzie systematyczno-chronologicznym.
Znakomitą ilustracją oryginalnych rozwiązań rachunkowości dla rolnictwa w postaci rejestratury tabelarycznej stanowi ośmiotomowe dzieło księżnej Anny Jabłonowskiej, którego drugi tom poświęcony jest głównie zasadom prowadzenia rachunkowości. Rejestry tabelaryczne charakterystyczne dla księgowości rolnej XVIII wieku można uznać za formę pośrednią między rachunkowością pojedynczą a księgowością podwójną, którą przejęto z rachunkowości kupieckiej. Rejestry prowadzono w majątkach o wielokierunkowej produkcji rolnej i przetwórczej. W okresie szybkiego postępu cywilizacyjnego i rozwoju gospodarki kapitalistycznej w świecie Polska znajduje się pod zaborami Austrii, Rosji i Prus, co oznacza podporządkowanie gospodarki celom politycznym każdego z rządów zaborczych. Mimo znacznych różnic gospodarek w poszczególnych zaborach, charakteryzowały się one szybko narastającym uprzemysłowieniem. Uwarunkowania rozwijającego się kapitalizmu natury społecznej, kulturowej i gospodarczej w przemyśle, handlu i rolnictwie wpłynęły znacząco na rozwój rachunkowości państwowej, kupieckiej i rolnej, a więc w poszczególnych działach gospodarki. Największy rozwój nastąpił w rachunkowości handlowej i przemysłowej. Rachunkowość rolna rozwijała się z pewnym opóźnieniem w stosunku do przedsiębiorstw przemysłowych czy handlowych. Jednakże poszukiwała własnych oryginalnych rozwiązań adekwatnych do potrzeb. Najszybciej postęp w rachunkowości pojawił się tam, gdzie najwcześniej rozwinęły się stosunki kapitalistyczne, na ziemiach zaboru pruskiego, dopiero później w Królestwie Polskim i w Galicji. Na ziemiach polskich wcielonych do Prus rachunkowość państwowa była zbieżna z rozwiązaniami istniejącymi na terenie Rzeszy Niemieckiej, w której skład wchodziło państwo pruskie. Rachunkowość normowała tam ustawa z dnia 11 maja 1898 roku Gesetzesammlung für Kindliche Preußische Staaten. Kasy państwowe pozostawały w związku z Bankiem Rzeszy, w którym posiadały otwarte rachunki żyrowo-kontowe. Rachunkowość prowadzono pojedynczym systemem kameralistycznym. Księgi systematyczne prowadziły zarówno kasy skarbowe, jak i władze wykonawcze. Przepisy rachunkowo-kasowe jednak nie ustalały schematów ksiąg, pozostawiając to lokalnym władzom dysponującym. Rachunkowość państwowa za czasów księstwa warszawskiego, lata od 1807 do 1815, uległa podobnie jak konstytucja księstwa wpływom francuskim, kodeks Napoleona. Czynności rachunkowe spełniały kasy publiczne i resortowe, ustanowione dla poszczególnych ministerstw. Traktatem wiedeńskim z dnia 27 maja 1815 roku utworzono z przeważającej części księstwa warszawskiego Królestwo Polskie. Z tą chwilą rozwój polskiej rachunkowości wkroczył w nową fazę. Pod zaborem rosyjskim gospodarka polska była deficytowa. Cała rachunkowość państwowo-budżetowa prowadzona była według systemu pojedynczego. Prowadzono księgi kont, w których zapisywano dochody i wydatki własne oraz podległych organów administracji państwowej. Pewien wpływ na model rachunkowości państwowej w Królestwie Polskim mogły mieć teorie J.F. Walickiego, rosyjskiego uczonego polskiego pochodzenia, który w 1876 roku wydał kompleksowe opracowanie teorii rachunkowości społecznej, uznane za prekursorskie. W zaborze austriackim zasady rachunkowości regulowało cesarskie rozporządzenie z dnia 21 listopada 1866 roku i dołączony do niego regulamin Najwyższej Izby Obrachunkowej. Budżet państwa austriackiego podzielony był na dwie części: wydatki, czyli potrzeby, oraz dochody, czyli pokrycie. Zarówno wydatki, jak i dochody były ułożone według grup ustalonych przez władze centralne. To jest podzielone na działy, tytuły, paragrafy. Rachunkowość systematyczną według zasad kameralnych, księgi główne, kontowe, likwidacyjne i konto corrente, rachunek bieżący, prowadziły departamenty rachunkowe. W świetle podanych faktów historycznych można stwierdzić, że na rozwiązania i poziom rachunkowości państwowej, publicznej w Polsce XIX wieku wpływała silnie scentralizowana gospodarka budżetowa.
Od początku XIX wieku można zaobserwować wyraźny postęp w legislacji działalności gospodarczej w Polsce, co wiązało się ze statusem prawnym rachunkowości. Aczkolwiek w poszczególnych zaborach rozwiązania kodyfikacyjne były odmienne, zagadnienia rachunkowości kupieckiej podwójnej zostały wprowadzone w system prawny głównie przez kodeksy handlowe, które obowiązywały zarówno przedsiębiorstwa handlowe, jak i wytwórcze, przemysłowe. Jak już zaznaczono, rachunkowość polska tego okresu pod względem prawnym opierała się przede wszystkim na kodeksie Napoleona z 1804 roku oraz powszechnym niemieckim kodeksie handlowym z 1861 roku. Mniejsze znaczenie miało ustawodawstwo rosyjskie. Wprowadzone przez kodeksy handlowe zasady miały charakter na tyle uniwersalny, iż księgi handlowe miały wówczas moc dowodową, nawet w rozliczeniach z innymi państwami. XIX-wieczny liberalizm, jako doktryna demokracji politycznej i socjalno-gospodarczej, podkreślał ogromną wagę oświaty i szkolnictwa. W aurze ogólnego wzrostu cywilizacyjnego rozwijało się szkolnictwo i nauka. Powstawało wiele wynalazków, rozkwitało pisarstwo i piśmiennictwo. XIX wiek nazywany jest wiekiem pary i elektryczności, wiekiem przemysłu i handlu, wiekiem uczonych i literatury. Polska literatura w dziedzinie rachunkowości była bardzo bogata i postępowa z punktu widzenia poziomu naukowego i popularyzatorskiego. XIX-wieczni autorzy starali się przybliżyć uniwersalne zasady księgowości pojedynczej i przede wszystkim podwójnej w teorii i praktycznych zastosowaniach. Ukoronowaniem rozwoju literatury fachowej XIX wieku w Polsce było dzieło Ludwika Erasma Welca, podkreślające w szczególny sposób uniwersalność rachunkowości i możliwości jej wykorzystania w różnych działach gospodarki. Poglądy tego autora są godne najwyższej uwagi, albowiem wyraźnie podkreśla on, że rachunkowość to uniwersalny system, którego techniki i metody pozwalają zbadać stan majątkowy oraz sprawdzić wyniki działalności wszelkiego typu przedsiębiorstw, niezależnie od ich rodzaju i wielkości. Należy zgodzić się z opinią Welca, że nauka rachunkowości jest uniwersalna. Aby pełniej scharakteryzować rachunkowość w XIX wieku, należałoby dodać informację o wydanych ówcześnie opracowaniach o charakterze leksykalnym i normotwórczym, w tworzeniu których znaczący udział miało środowisko uczonych i prawników z Warszawy, Krakowa i Lwowa. Wprowadzenie zasad rachunkowości kupieckiej w system regulacji prawnych w ramach wielkiej kodyfikacji jest już samo w sobie świadectwem znaczącej jej nobilitacji oraz oznaką zrozumienia jej publicznego znaczenia. Także piśmiennictwo z tamtego okresu potwierdza ową tezę. W XIX wieku powstała sieć różnych szkół handlowych, które wywarły duży wpływ na rozwój rachunkowości w Polsce. W 1879 roku założono szkołę handlową w Krakowie, w której zatrudnionych było wielu profesorów z Uniwersytetu we Lwowie. Powszechnie nauczano i stosowano w praktyce system księgowości podwójnej, a przede wszystkim w handlu i przemyśle, czyli w dziedzinach, które najwcześniej przyjęły ducha kapitalizmu. Na tym tle rachunkowość rolna pozostawała nieco w tyle. W polskiej praktyce używano nadal przede wszystkim tzw. pojedynczego systemu księgowania, o charakterze kasowym i rzadziej systemu rachunkowości podwójnej, kupieckiej. Literatura rolnicza tamtego okresu, wzorująca się po części na piśmiennictwie angielskim i niemieckim, upowszechniała wiedzę agrarną, przeobrażenia strukturalne i nowości techniczne. Powstały duże rozprawy o rolnictwie oraz liczne podręczniki. Znakomitym teoretykiem i zarazem zwolennikiem podwójnej księgowości rolniczej był Juliusz Au, który w swej naukowej rozprawie Nauka rachunkowości dla potrzeb gospodarstwa wiejskiego zastosowanej poza wykładem teoretycznym na temat rachunkowości pojedynczej i podwójnej szczegółowo wyjaśnia sposoby zapisów w księgach oraz metody wyceny artykułów własnej produkcji rolnej w obrocie wewnętrznym. Stymulującą rolę w dziedzinie rachunkowości rolnej w Polsce pełniły pośrednio akty normatywne wydawane w celu uregulowania działalności organizacji
towarzystw rolnych oraz banków i instytucji kredytowych. Zaprezentowane pozycje literatury przedmiotu świadczą nie tylko o doskonałej znajomości rachunkowości rolnej, ale także o zainteresowaniu autorów poszukiwaniem najlepszych form i metod rachunku ekonomicznego, użytecznego dla rolnictwa. Znajduje to wyraz w proponowaniu wielu rozsądnych i pożytecznych zmian i uzupełnień w księgowości adekwatnych dla rolnictwa. Można stwierdzić, iż wiek XIX wyróżniał się wyjątkowo dużą liczbą publikacji z dziedziny rachunkowości. Ponadto u schyłku wieku rozwinęło się również piśmiennictwo typu instruktażowego w formie praktycznych poradników rachunkowości i zawodowe w postaci prasy fachowej zapoczątkowane wydawanym we Lwowie przez Kazimierza Wieniawę Chmielewskiego miesięcznikiem dla buchalterii. Lata 1899 do 1900. Było to jedno z pierwszych czasopism poświęconych rachunkowości, jakie powstały w Europie. Ten fakt świadczy zarówno o tym, iż polska rachunkowość znajdowała się na poziomie porównywalnym z innymi krajami Europy, jak i o szerokich potrzebach upowszechniania wiedzy i rozwiązań praktycznych dla ówczesnych księgowych. Na początku XX wieku jednostki gospodarcze zwiększały swój potencjał, przeznaczając część zysków na cele inwestycyjne lub koncentrowały kapitały drogą tworzenia spółek akcyjnych. Koncentracja kapitału przybierała znaczne rozmiary, prowadząc do kapitalizmu monopolistycznego. W wyniku łączenia się kapitału przemysłowego z kapitałem bankowym powstał potężny kapitał finansowy. Polska na początku XX wieku ciągle znajdowała się pod trzema zaborami – rosyjskim, austriackim i pruskim. W zakresie legislacji aż do 1934 roku obowiązywały na terenie Polski cztery różne kodeksy handlowe – niemiecki, austriacki, rosyjski i napoleoński, co niezwykle utrudniało prowadzenie ksiąg handlowych. Jeżeli chodzi o zasady rachunkowości, funkcjonowały jednocześnie system księgowości pojedynczej i system księgowości podwójnej. Świadczą o tym podręczniki od 1900 do 1918 roku. W nauce rachunkowości ogólnej, państwowej, handlowej czy rolnej dominowała wówczas tzw. szkoła lwowska. Polską rachunkowość omawianego okresu można scharakteryzować przytaczając słowa W. Góry. Buchalteria oznacza utrzymywanie, prowadzenie ksiąg, względnie naukę o utrzymywaniu i prowadzeniu tychże. Celem buchalterii kupieckiej jest przedstawić stan majątku pewnego przedsiębiorstwa, tudzież wszystkie zdarzenia, które pod jakimkolwiek względem wpływają na jego zmianę. Przez wielu polskich autorów w okresie przed I wojną światową popierana i lansowana była również tzw. dwuszeregowa teoria kont Schera i jego naśladowców, m.in. Ziglera, Huglego, Ciompy, oparta na matematycznej formule księgowości. Charakterystyczna dla teorii rachunkowości początku XX wieku była jej terminologia. Panował ogromny pluralizm definicji podstawowych pojęć. Nawet określenia buchalteria, księgowość, książkowość przez niektórych autorów były używane zamiennie, zaś inni posługiwali się wyłącznie terminem rachunkowość. Rachunkowość ciągle była postrzegana jako zbiór umiejętności, sztuka rachowania, zapisu księgowego, prowadzenia ksiąg i kontroli finansowej. W nauce rachunkowości rozróżniamy dwie metody do prowadzenia rachunków, a mianowicie rachunkowość pojedynczą, czyli styl rachunkowy o pozycjach pojedynczych, zwany stylem kameralistycznym, i rachunkowość podwójną, czyli styl rachunkowy o pozycjach podwójnych, zwany dopiką lub stylem merkantylistycznym, czyli kupieckim. W latach 20. XX wieku, po odzyskaniu niepodległości w roku 1918, Polska musiała odbudować system państwowy i gospodarkę. Ważną rolę w rozwoju nauki polskiej odegrali teoretycy ekonomii, reprezentujący nurt neoliberalnej myśli ekonomicznej, tworzący szkołę krakowską.
Rozwój nauk ekonomicznych stworzył podstawy rozwoju rachunkowości, o czym świadczą publikacje naukowe Tomasza Lulka, Witolda Skalskiego, Franciszka Tomanka, a później Witolda Byszewskiego i Marcela Szewsa. Rachunkowość, księgowość, szczególnie przez Lulka, była postrzegana jako nauka metodyczno-realna o wielorakich funkcjach gospodarczych, społecznych i prawnych. Tak szerokie ujęcie rachunkowości było na wskroś nowoczesne i wyprzedzało niektóre rozwiązania współtwórców światowej rachunkowości. Do światowego dorobku rachunkowości można zaliczyć pracę T. Lulka i W. Skalskiego z zakresu teorii kont i ich klasyfikacji według kryterium ekonomicznego. Badania nad rozwojem teorii kont były prowadzone we wszystkich ośrodkach nauki rachunkowości w Polsce okresu międzywojennego, w Krakowie, Tomasz Lulek, w Poznaniu, Witold Skalski, w Warszawie, Marceli, Zachs, we Lwowie, Franciszek Tomanek. W latach 30. jakość rachunkowości w praktyce uległa poprawie. Dotyczyło to przede wszystkim strony formalnej dokumentów i ksiąg. W 1934 roku wszedł w życie Polski Kodeks Handlowy, PKH, w którym zawarto ogół norm prawnych dotyczących prowadzenia rachunkowości przez kupców indywidualnych, spółki osobowe i spółki kapitałowe. Rachunkowość pełną prowadziły wyłącznie duże, dobrze zorganizowane przedsiębiorstwa – przemysłowe, hurtownie, banki. Inne jednostki gospodarcze mogły prowadzić księgowość pojedynczą oraz tzw. księgowość podwójną, uproszczoną. Artykuł 84 PKH. W rachunkowości międzywojennej nie były znane plany kont w obecnym znaczeniu. Rodzaje kont syntetycznych i analitycznych ustalano indywidualnie w przedsiębiorstwach. Nie istniały także ujednolicone wzory sprawozdań. Dopiero po 1934 roku pojawiły się przepisy normujące treść bilansu oraz rachunku zysków i strat w spółkach kapitałowych. W latach 30. XX wieku nastąpił rozwój teorii bilansów, do czego przyczynili się Witold Góra, Aleksander Mroziewicz, Witold Skarski, Franciszek Tomanek, a przede wszystkim Tomasz Lulek. Po II wojnie światowej, wraz ze zmianami ustrojowymi, polska rachunkowość wkroczyła w nową fazę rozwoju. System rachunkowości musiał odpowiadać praktyce gospodarczej socjalistycznego państwa. Instrumentem określającym zakres przedmiotowy rachunkowości i umożliwiającym prawidłowe prowadzenie bieżącej ewidencji w przedsiębiorstwie stał się plan kont. Pierwszy tzw. jednolity plan kont został zatwierdzony do zastosowania w przedsiębiorstwach od 1 stycznia 1946 roku. Wraz z jednolitymi wzorami sprawozdawczymi. Jego podstawą były niemieckie plany kont, oparte na teorii Schmalenbacha. Ten plan cechowała uniwersalność rozwiązań księgowych dla całej gospodarki oraz nadmierna rozbudowa kont analitycznych. Jednakże pierwszy jednolity plan kont wyznaczał ogólne ramy rachunkowości aż do 1950 roku. Od 1950 roku weszły w życie reformy metod planowania gospodarczego, a wraz z nimi zasady systemu finansowego w Polsce. Przed rachunkowością stanęły nowe zadania. Wprowadzono szereg nowych planów kont dla różnych działów gospodarki. Planom tym także nadano nazwę jednolite, a ich podmiotami były przemysł duży i średni, budownictwo, handel i przemysł drobny. Dużą rolę w realizacji reformy rachunkowości odegrały polskie służby księgowych, których status prawny po raz pierwszy regulowała uchwała Rady Ministrów z 1950 roku. Według tej uchwały księgowy został określony mianem męża zaufania państwa w jednostce gospodarczej, bądź jego kontrolerem. W latach 50. XX wieku stworzono podwaliny systemu rachunkowości w gospodarce socjalistycznej. Sformułowano ogólne normy precyzujące istotę i treść rachunkowości.
zarówno dla przedsiębiorstw, jak i innych szczebli gospodarki narodowej, rozwiązano kluczowe problemy w zakresie planów kont oraz techniki ewidencji i sprawozdawczości. W tamtych latach rachunkowość została uznana za dyscyplinę naukową. Nie zadecydowały o tym akty normatywne, ale zasięg i wartość wcześniejszego dorobku naukowego, na którym wyrastała wartościowa kadra. W uniwersytetach i wyższych szkołach ekonomicznych powstawały i umacniały się katedry i instytuty, a wyniki ich pracy stosowano w praktyce gospodarczej. Publikacjami z tego okresu zajmowały się Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Dalsze przeobrażenia w rachunkowości nastąpiły na początku lat 60., kiedy to wdrożono w życie nowy plan pięcioletni, a także podejmowano zamierzenia rekonstrukcji gospodarki i tworzono nowy program wzrostu gospodarczego. Od 1960 roku obowiązywał w Polsce jednolity plan kont dla przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych, opracowany przez Departament Księgowości Ministerstwa Finansów. Zasady prowadzenia rachunkowości regulowały trzy grupy przepisów: bilansowo-kalkulacyjne, organizacyjne i kontrolno-analityczne. Podporządkowanie wielu rozwiązań szczegółowych, a przede wszystkim planu kont i formy sprawozdań finansowych, wymaganiom odbiorców zewnętrznych, ministerstw branżowych i Głównego Urzędu Statystycznego utrudniało realizację jednego z głównych zadań rachunkowości, to jest dostarczania informacji ekonomicznych dla przedsiębiorstw. Jurydyczny aspekt rachunkowości pozostawał wówczas w Polsce w ścisłym związku z polityką państwa. Obraz rozwoju rachunkowości w Polsce byłby niepełny bez krótkiego przedstawienia technik stosowanych w ewidencji księgowej i sprawozdawczości. Po okresie dominacji technik ręcznych i maszyn, tzw. małej mechanizacji w postaci sumatorów, arytmometrów, w latach 60. pojawiły się techniki obliczeniowe średniej mechanizacji. W powszechnym użyciu były maszyny do fakturowania i księgowania oraz automaty fakturująco-księgujące. Proces mechanizowania prac rachunkowych i sprawozdawczych obejmował coraz to nowe obszary, branżę budżetową, bankową itp. Samodzielną twórczość naukową i bogaty dorobek teoretyczny odzwierciedlają pozycje wydawnicze z tego okresu. Warto wymienić podręczniki akademickie Skrzywana, Fedaka, Rachunkowość w przedsiębiorstwie przemysłowym oraz Górskiego, Podstawy rachunkowości przedsiębiorstw. Na oddzielne podkreślenie zasługuje opracowana pod kierunkiem Skrzywana do dwutomowa bibliografia rachunkowości, analizy, kontroli i rewizji obejmująca piśmiennictwo polskie z lat od 1944 do 1955 i z lat od 1956 do 1958. Mała encyklopedia rachunkowości przygotowana przez zespół naukowy ze Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Obecnie ponownie noszącej nazwę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nie sposób wymienić tytuły choćby najbardziej wartościowych prac wydanych w ciągu ponad 20 lat po II wojnie światowej. Wskazówką niech pozostaną nazwiska takich autorów jak W. Bień, S. Nissengorz, Z. Kossuth, R. Łukasik, K. Sowa, T. Peche, J. Górski, R. Stadtmüller, B. Siwoń, S. Skrzywan, E. Wojciechowski, W. Malc, M. Szaniawska i inni. W omawianym okresie podjęto wielokierunkowe badania nad teorią rachunkowości, włączając także studia historyczne oraz badania zależności między nauką, polityką a praktyką rachunkowości. Podjęto również próbę połączenia osiągnięć nauki z praktyką. Pracownicy wszystkich katedr rachunkowości byli zaangażowani w formułowanie polityki rachunkowości we współpracy z Ministerstwem Finansów, Głównym Urzędem Statystycznym i resortami gospodarczymi. Brali oni również udział w kształtowaniu i doskonaleniu rachunkowości w konkretnych przedsiębiorstwach, inicjując sposoby rozwiązania trudnych problemów ewidencyjnych, organizacyjnych i technicznych.
Lata 70. w Polsce przebiegały pod hasłem nowej strategii społeczno-gospodarczej, zwanej strategią dynamicznego rozwoju. U jej założeń leżało przezwyciężenie stagnacji i zmodernizowanie infrastruktury za pomocą kapitałochłonnych inwestycji, coraz szerzej finansowanych przy użyciu kredytów zagranicznych, co miało przynieść radykalne unowocześnienie gospodarki. Rosnące potrzeby centralnego zarządzania gospodarką wraz z komplikacją procesów decyzyjnych stały się głównymi stymulatorami rozwoju rachunkowości, którą definiowano w tym okresie jako szczególny rodzaj ewidencji odzwierciedlający działalność gospodarczą i sytuację majątkową jednostki gospodarującej. Celem rachunkowości jest przeprowadzenie pomiaru środków. Większość autorów zajmujących się teorią rachunkowości w warunkach ustroju socjalistycznego wyodrębniało trzy jej części: księgowość podwójną, kalkulację i sprawozdawczość finansową. Przytoczony podział był podstawą rachunkowości jako szczególnego systemu ewidencji gospodarczej dotyczącej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Tylko łączne występowanie wymienionych elementów rachunkowości, wzajemnie związanych i kontrolujących się, objętych wspólnymi metodami poznawczymi, zapewnia kompletne wykonanie stawianych przed nią zadań. Jeśli chodzi o metody stosowane w rachunkowości, autorzy wymieniali ich wiele. Na czoło wysuwała się metoda bilansowa, a następnie podmiotowa, momentów i okresów sprawozdawczych, grupowania, wyceny, inwentaryzacji itd. Początek lat 70. przyniósł zmianę ogólnych zasad prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarki uspołecznionej. Głównym kierunkiem reformy było uproszczenie zasad rachunkowości, wyceny bilansowej oraz sporządzania sprawozdań finansowych, a ponadto stworzenie podstaw do prowadzenia rachunkowości z zastosowaniem nowoczesnej techniki obliczeniowej. Postulaty reformy wynikały z reformy całego systemu ekonomicznego finansowego PRL oraz technicznej rekonstrukcji przedsiębiorstw. Nowy system ekonomiczno-finansowy wdrożono do praktyki gospodarczej w 1973 roku, zaczynając od koncentracji kluczowych przedsiębiorstw w monopolistyczne organizacje, tak zwane WOGi, wielkie organizacje gospodarcze. Służbom finansowo-księgowym przedstawiono nowe zasady i wyznaczono nowe zadania. Rolę oraz prawa i obowiązki tych służb określała uchwała nr 210 Rady Ministrów z sierpnia 1973 roku w sprawie zadań głównego księgowego, weryfikacji sprawozdań finansowych i funkcjonowania instytucji biegłego księgowego. Od 1973 roku zaczęto tworzyć nowy jednolity plan kont, który miał stać się wspólnym mianownikiem dla przedsiębiorstw wszystkich rodzajów i form. Aura lat 70. w rachunkowości przejawiła się w częściowym zrezygnowaniu z dogmatów socjalizmu na rzecz poprawy działalności gospodarczej przez usprawnienia technik ewidencji księgowej, tworzeniu racjonalnych podstaw prawidłowego rachunku ekonomicznego oraz delegacji uprawnień w zarządzaniu. Stopniowo uległy też przemodelowaniu definicja oraz cele rachunkowości. Inaczej określono funkcję księgowych. Rachunkowość definiowano jako system informacji ekonomicznej, będącej częścią nadrzędnego systemu zarządzania. W działach księgowości znajdowały coraz szersze zastosowanie maszyny elektroniczne, maszyny analogowe i mikrokomputery. Ośrodki obliczeniowe próbowały sprostać wyzwaniom nowoczesności. Coraz częściej i śmielej publikowano, dzisiaj oczywiste, poglądy, iż rachunkowość jest jedynym działającym przedsiębiorstwie w pełni sformalizowanym i wewnętrznie zintegrowanym systemem ewidencyjno-informacyjnym, obejmującym całość zdarzeń gospodarczych, a więc stanowi świetne pole dla informatyzacji. Triada, nauka, technika, praktyka musiała znaleźć drogę do integracji merytorycznej i organizacyjnej. Na początku lat 80. XX wieku, to jest w okresie braku równowagi ekonomicznej, system rachunkowości w Polsce początkowo nie zmienił się. Kryzys zmusił państwo do podjęcia w 1982 roku reformy systemu finansowania gospodarki.
Główną ideą zmian była decentralizacja zarządzania poprzez zwiększenie uprawnień i samodzielności przedsiębiorstw. Reforma miała kilka etapów i przebiegała pod hasłem 3S: samodzielności, samofinansowania i samorządności. Jednocześnie poszerzył się zakres przedmiotowy rachunkowości oraz jej funkcja analityczna, kontrolna i informacyjna. Trzeba podkreślić, iż mimo wielu przeszkód formalnych i materialnych dbano o poziom techniczny i organizacyjny rachunkowości. Na przykład opracowano i wdrożono system informatyczny rachunkowości, SIR. Rachunkowość prowadzoną przy użyciu środków techniki komputerowej nazywano rachunkowością informatyczną. Teoria rachunkowości w latach 80. uległa znacznym przeobrażeniom. Coraz wyraźniej definiowano ją jako system informacji ekonomicznej służący zarządzaniu. Funkcje tak rozumianej rachunkowości to informacyjna, kontrolna, sprawozdawczo-statystyczna, analityczna. Poddano krytyce podział rachunkowości na ewidencję, kalkulację i sprawozdawczość. E. Burzym na nowo zdefiniowała rachunkowość jako uniwersalny, elastyczny, podmiotowy system informacyjno-kontrolny zdeterminowany metodą bilansową, która jest nierozerwalnie z nim związaną metodą poznawczą, umożliwiającą tworzenie liczbowego obrazu powstawania, podziału i przepływu wartości oraz wynikających stąd rozrachunków między podmiotami gospodarczymi. Autorka zaproponowała też podział rachunkowości na kilka rachunków cząstkowych, obejmujących określone podmioty ewidencji i przetwarzania. Osiągnięciem na miarę półwiecza było powstanie i rozwinięcie w Polsce nowoczesnej szkoły rachunku kosztów oraz sformułowanie ogólnej teorii rachunku kosztów, tworzonej przez przedstawicieli wielu ośrodków akademickich. Kolejny nurt badań problemowych pojawił się na gruncie studiów rachunkowości w krajach zachodnich. Była to rachunkowość zarządcza zorientowana prospektywnie i tworząca informacje dla wewnętrznych potrzeb zarządzania. Pod koniec lat 80. rachunkowość w ujęciu teoretycznym określano jako rozbudowany rachunek ekonomiczny uwzględniający złożoność struktury przedmiotowej i podmiotowej, międzypodmiotowe powiązania zewnętrzne, rzeczowy i finansowy aspekt gospodarki, przyczynowo-skutkowe powiązania występujące między zjawiskami gospodarczymi. Reasumując, dotychczasowe rozważania na temat funkcjonowania rachunkowości w warunkach gospodarki centralnie sterowanej, należy podkreślić, iż tradycyjne funkcje rachunkowości – dowodowa, ewidencyjna, kontroli obrotu pieniężnego, rozliczeniowa i sprawozdawcza – były dość dobrze realizowane w Polsce. Jednak w gospodarce uspołecznionej przypisywano im odmienne znaczenie. Zadania rejestracji rachunków oraz ochrony mienia oraz wraz ze statystyką były poprawnie wykonywane przez służby finansowe i księgowe. Natomiast ówczesne przystosowanie rachunkowości przedsiębiorstw do wymogów zarządzania i kontroli wewnętrznej jest oceniany na ogół krytycznie, zarówno przez teoretyków, jak i praktyków rachunkowości. W okresie 45 lat PRL treść ekonomiczna informacji pochodzących z rachunkowości nie mogła być w pełni wykorzystana w zarządzaniu z uwagi na priorytet polityki względem ekonomii oraz prymat rachunkowości zewnętrznej, finansowej nad rachunkowością wewnętrzną, zarządczą, a także formę własności środków produkcji i ogólnie niski poziom techniczny działów księgowości. Rachunkowość w Polsce, podobnie jak w innych krajach socjalistycznych, zamykała się w trzech kręgach: teorii, nauki, centralnie wydawanych aktów prawnych oraz praktyki. W czerwcu 1989 roku skończyła się epoka ustroju socjalistycznego w Polsce i prymat gospodarki centralnie sterowanej, a rozpoczął okres transformacji polityczno-gospodarczej. W pierwszej połowie lat 90. w naszym kraju wzrosła rola mechanizmów rynkowych, a tym samym takich kategorii ekonomicznych jak pieniądz, zysk, popyt,
konkurencja, rynek kapitałowy. Polska gospodarka dość szybko nabierała cech typowych dla rozwiniętych gospodarek rynkowych, co wpływało na procesy kształtowania się jakościowo nowej rachunkowości. Wyrazem rangi i znaczenia rachunkowości jest dorobek legislacyjny w postaci ustawy o rachunkowości i ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Kierunek polskiemu prawu w zakresie rachunkowości i kształtowania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw nadawały dyrektywy Unii Europejskiej oraz wytyczne międzynarodowych standardów rachunkowości MSR. Ustanowienie nowoczesnego prawa bilansowego jest niewątpliwym sukcesem środowiska polskich specjalistów rachunkowości. Polska wyprzedziła pod tym względem niektóre kraje unijne, Włochy i Portugalię. Polska rachunkowość końca XX wieku rozwinęła się pod wpływem otwarcia na teorię rachunkowości światowej i włączenia się do prac naukowych, legislacyjnych i organizacyjnych w międzynarodowych strukturach i instytucjach. Podjęto liczne badania teoretyczne w zakresie rachunkowości i dziedzin z nią związanych. Wprowadzono do nauczania bardziej uniwersalne modele ewidencyjne, informacyjne i informatyczne. U schyłku ubiegłego wieku rachunkowość okrzyknięto językiem biznesu. Standaryzacja tego języka w skali międzynarodowej stała się wielkim wyzwaniem. Polska aktywnie włączyła się w uniwersalizację rachunkowości, czynnie uczestnicząc w światowych kongresach rachunkowości oraz włączając się w pracę instytucji powołanych do ujednolicenia jej zasad. Przedstawiciele nauki i praktyki rachunkowości w Polsce mają znaczny dorobek w dziedzinie tworzenia prawa bilansowego i gospodarczego. Ze współczesną rachunkowością wiąże się wiele problemów zarówno w sferze teorii i definicji, jak i w sferze praktyki. W ich rozwiązywaniu uczestniczą różne instytucje, m.in. Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów, Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Krajowa Rada Biegłych Rewidentów. Czuwają one nad zagwarantowaniem najbardziej wiernego odzwierciedlania rzeczywistości gospodarczej w skali mikro- i makroekonomicznej, dostosowując rozwiązania prawne do funkcjonowania państwa i gospodarki. Prace naukowców, biegłych rewidentów i konsultantów zaowocowały ustawą z dnia 9 listopada 2000 roku o zmianie ustawy o rachunkowości. Z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2002 roku, która wniosła istotne zmiany merytoryczne i formalne. Włączenie Polski w 2004 roku do Unii Europejskiej wiąże się z pracami studialnymi nad międzynarodowymi standardami rachunkowości, międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, międzynarodowymi standardami rewizji finansowej oraz modernizacją dyrektyw Unii Europejskiej. Konkludując, historyczne rozważania na temat ewolucji statusu rachunkowości w Polsce należy podkreślić niezwykłe bogactwo teorii, metod i technik pojawiających się na przestrzeni ostatnich 100 lat, odpowiadających zmiennym systemom politycznym i gospodarczym. Jak stwierdził J. Skowroński, każdy system gospodarowania uzyskuje wcześniej lub później taką rachunkowość, jaka jest mu potrzebna. Skromne ramy niniejszego opracowania nie pozwoliły na ukazanie całej złożonej mozaiki polskiej rachunkowości i wydarzeń z nią związanych. Z konieczności pominięto wielu dzisiejszych nestorów polskiej rachunkowości, którzy swoimi badaniami naukowymi i twórczością przyczynili się do poszerzenia jej merytorycznego zakresu, a tym samym powiększają znakomitą pozycję tej dyscypliny wśród innych nauk. Bez ryzyka można stwierdzić, że rachunkowość polska zarówno w nauce, jak i praktyce weszła w trzecie tysiąclecie jako królowa stosowanych nauk ekonomicznych.